Cześć, witajcie na kanale Polish Polyglot. Witam Was w drugiej części nagrania na temat tego, jak zaczynam się uczyć języków obcych. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wsłuchiwaniu się w język obcy. Słyszę od bardzo wielu ludzi, że absolutnie na początku, na samym początku nauki języka nie opłaca się w ogóle słuchać radia, oglądać filmów i robić tego typu rzeczy, ponieważ i tak nic z tego nie zrozumiemy i tak nam nic to nie da. A to jest po prostu bzdura. Da nam to bardzo wiele i zaraz Wam powiem dlaczego. Ja już kiedyś tam we wcześniejszym nagraniu na temat nauki prawidłowej wymowy mówiłam o tym, że bardzo ważne jest, aby wsłuchiwać się w język obcy, aby naprawdę porządnie się z nim osłuchać. I właśnie taki jest cel tego słuchania radia, oglądania filmów itd. Jest to nie tylko ważne ze względu na naukę wymowy, ale również ze względu na gramatykę, ponieważ bywają takie języki, które mają jakieś tam dziwne struktury. I dla nas te struktury są tak naprawdę bardzo obce i my, mimo że wiemy, jak ma być zbudowane zdanie, to jakby cały czas o tym zapominamy, ponieważ jest to dla nas bardzo nienaturalne. I mogą to być na przykład języki azjatyckie, ale wcale nie musimy szukać aż tak daleko, ponieważ no, weźmy chociażby język niemiecki, który no, niektóre ma takie zdania, że czasownik jest wyrzucany na koniec zdania. I to dla wielu ludzi jest bardzo trudne. I jeśli się z tym językiem osłuchamy, jeśli cały czas słyszymy, jeśli już wiemy, jak wyglądają czasowniki, jeśli się z tym językiem stykamy codziennie, to dla nas się to staje naturalne, że te czasowniki czasami się pojawiają na końcu zdania, a nie normalnie na drugim miejscu i również możemy zauważać, kiedy one się tam na końcu zdania pojawiają. No niestety właśnie, kiedy uczymy się nowego języka, to wiele rzeczy nam się wydaje nienaturalnych i wręcz nie możemy uwierzyć, że kurczę, tak ma być poprawnie, przecież to dziwnie brzmi. No a to niestety nam dziwnie brzmi, ponieważ nie jesteśmy do tego języka przyzwyczajeni, jeszcze nie mamy doświadczenia, więc to jest bardzo ważne, żeby bardzo dużo słuchać tego języka. I ja zaczynam w taki sposób w pewnym sensie otaczać się tym językiem już praktycznie na samym początku, nie pierwszego dnia, ale na przykład po dwóch, trzech dniach nauki. I mimo, że praktycznie nic nie rozumiem, to jednak jestem w stanie zauważyć pewne zależności, jestem w stanie zauważyć pewne rzeczy, które już w ciągu tych poprzednich trzech dni poznałam. Oczywiście, jeśli to jest język podobny do tych, które już znam, no to potrafię zauważyć bardzo dużo, potrafię również dużo zrozumieć z kontekstu. Natomiast jeśli to jest język absolutnie jakiś egzotyczny, to tutaj jest zdecydowanie trudniej, ale nawet w przypadku takiego języka nie ma szans, żebyśmy obejrzeli jakiś film i nie zauważyli chociażby jednej rzeczy, którą już zdążyliśmy poznać. Oprócz tego zauważymy jeszcze no co najmniej jedną nową rzecz. I to się wydaje być takim absolutnie małym kroczkiem, ale tak naprawdę takie małe kroczki przybliżają nas do celu. Ja nie tylko po kilku dniach nauki zaczynam słuchać radia i oglądać filmy, ale również zaczynam czytać prasę z danego kraju, który mnie interesuje, którego języka się uczę. I to się też wydaje jakimś totalnym kosmosem dla wielu ludzi, że i tak przecież nic nie zrozumiem. Otóż wcale tak nie jest, ponieważ kiedy wchodzę na portal jakiejś gazety, to na głównej stronie jestem w stanie zauważyć co najmniej kilka wyrazów, które już zdążyłam poznać. I to jest bardzo fajne, ponieważ mogę wejść w te artykuły, zobaczyć w jakich kontekstach się te wyrazy pojawiają. Także to również przybliża mnie do celu. No i przede wszystkim widzę język w jego naturalnym środowisku. Widzę, jak się go stosuje w pisowni, widzę, słyszę, jak się nim posługują speakerzy w radiu, widzę, jak mówią ludzie w dialogach, w filmach, w naturalnych bądź co bądź dialogach i uważam, że to bardzo wiele daje i naprawdę polecam. Bardzo często na początku kursu mówi się, jak wypowiadać poszczególne wyrazy. Przeważnie przechodzimy cały alfabet i poznajemy różne wyrazy, które, w których znajduje się dana literka alfabetu i uczymy się, jak się to wypowiada i też kiedy kupujemy różne samouczki, to tam również na samym początku jest właśnie nauka prawidłowej wymowy, ale no powiedzmy sobie szczerze, to w ogóle nie działa, nie można się tego nauczyć tak szybko, nie można tego tak po prostu zapamiętać. No i tutaj właśnie bardzo ważne jest osłuchanie się z językiem, bo nie można powiedzieć, że daną literkę wypowiada się w taki właśnie sposób i podać kilka przykładów i ktoś już to od razu zapamięta. Nie, ponieważ jedną literkę można wypowiadać na wiele sposobów. Na przykład jakaś samogłoska może być różnie wypowiadana w zależności od tego, co pojawia się po niej lub co pojawia się przed nią. Więc tych możliwości jest bardzo dużo i nie da się ich nauczyć na pamięć na samym początku. I to jest obojętne, czy mamy samouczek i chcemy się tego jakoś nauczyć właśnie w taki sposób, czy jesteśmy na kursie i ktoś nam to powie. Oczywiście jest kilka takich podstawowych zasad, których należy przestrzegać, ale tych zasad tak naprawdę jest dużo więcej, jeśli chodzi o prawidłową wymowę i tego nie jesteśmy w stanie zapamiętać. Nawet jeśli nauczyciel nam to będzie powtarzał na
każdej lekcji. Ja mam doświadczenie w tym zakresie, ponieważ prowadziłam kursy akurat z języka włoskiego i wiem, że ludzie naprawdę po pół roku nauki jeszcze nie potrafią poprawnie wypowiedzieć jakichś tam podstawowych wyrazów, gdzie tak naprawdę wymowa jest akurat bardzo prosta, gdzie wystarczy zapamiętać sobie jedną regułę, tylko jak to wypowiedzieć. A ludzie jednak o tym zapominają. Zapominają o tym przez cały czas. I ja się im nie dziwię, bo to jest naprawdę trudne i nie jest łatwo te wszystkie rzeczy zapamiętać. Tych rzeczy jest bardzo dużo. Więc to jest właśnie bardzo ważne, żeby te wszystkie wyrazy, których się uczymy, żeby je wysłyszeć w radiu czy w filmie i wtedy naprawdę to wszystko zaczyna być dużo prostsze. Także to był mój drugi krok, który wykonuję podczas nauki nowego języka. A już wkrótce zaproszę Was na trzecią część tego nagrania o tym, jak zaczynam się uczyć języka obcego. To będzie część trzecia i ostatnia. Nie znaczy to, że jest ostatni, że to jest ostatni krok w mojej nauce języka, ale to jest początek. Wykonuję trzy kroki na samym początku nauki języka i o tych trzech krokach właśnie chciałam Wam opowiedzieć, także za niedługo krok trzeci. Dzięki za oglądanie, widzimy się już niedługo, pa pa!